Dobra, czyli tak, chyba tutaj był ten, tak, bo tutaj widzę po dacie, że jest 15 grudnia już. No dobra, czyli ogólnie wróciliśmy do... A, kurde, wiem, czego nie zrobiłem. Oczywiście ni chuj nie popatrzyłem na to, żeby spolszczyć tą grę. No, ale cóż. Niestety. Czy jest w takiej wersji, jak wcześniej była? Czy jest częściowo spolszczona, częściowo nie? Ale tu chyba nic więcej mnie nie czeka w tym mieście. Mogę się jeszcze udać do tego zioma. Jeszcze raz i zobaczyć, czy on coś tam ode mnie chce. Tylko gdzie on kurwa był? Tutaj chyba. Tu jest. Thank goodness you came. I am in desperate need of O. assistance. My daughter Tandy is missing. I do not know what to do. O kurde, uprowadzili tam jego córkę Tandy. Czy próbowali się My people are uratować? not skilled in this. Already three patrols have gone out to look, but none returned. Will you help me? No, wysłali, no, porwano jego córkę, wysłali już trzy patrole, że nie powrócił, czy mu pomożemy. No okej, kto mógł ją Seth and porwać? I believe one of the Raider clans is responsible. Retribution for our resistance to them. Take this spear. It was found where my daughter was last seen. Okej. Nie wiem, czy czytać to kurwa, czy nie. No, w każdym bądź razie dostaliśmy jakąś tam włócznię, którą znaleziono w miejscu, gdzie ostatni raz widziano jego córkę, czyli. No i to prawdopodobnie jeden z klanów najeźdźców. Please, Okej, sprawdzę talk to to. Seth. He knows Porozmawiaj z much about Setem. these raiders. And Okej. God. Dobra, to idziemy do doktorka pogadać. No, ja właśnie czekajcie, ja Fallouta dwójkę miałem gdzieś chyba kiedyś, ale nie mam. Nie, ale Tacticsa na pewno mam, a to jest kumple Tactics, ale to już chyba mu nigdy nie oddam. Próbowałem mu oddać tą grę przez jakiś chyba rok, ale nigdy nie miałem okazji mu oddać tej gry, także został już Fallout Tactics u mnie. I właściwie kiedyś, jak no, skończymy sobie Fallouta pierwszego, to zajmiemy się Falloutem Tacticsem, bo tam tak naprawdę już większość gry grałem, więc to będzie takie. Taka mini, znaczy taka częściowa tylko seria, bo po prostu będzie od pewnego momentu w grze do końca, nie? Tam chyba dużo nie zostało, ale... Okej, jest. Aha, jest już późno, przyjdź rano. Ale szukam Tandy, czy możesz mi pomóc? Tandy nie ma. Aha, że ta Tandy zniknęła, ciężko mi w to uwierzyć. Może... Uciekła Setem. A myślałem, że to z nim gadam. Czy to jest ten Seth? A to nie jest Seth. Okej, dobra. Aha, widział, że jak zerkają na siebie wcześniej. Widział wcześniej, jak na siebie zerkają, a Radesz. Zawsze coś tam był trochę. Aha, no, że nie był im przychylny i może to było dla niej zbyt dużo. Aha, możliwe. W takim razie porozmawiam z innymi ludźmi. O, nie, z nim nie chcę gadać. Okej, tylko nikt nie chce ze mną gadać, bo jest już, słuchajcie, późno, nie? Dobra, tu nic nie ma. Nie, ogólnie chciałem się położyć, ale... Czy jestem w stanie gdzieś tu się przespać, czy najlepszą... Nie pamiętam, jak to tutaj wygląda. Tutaj nie, Snake, Lockpick, Steel Traps, nie. Pip-Boy, a można to jakoś, nie wiem, przewinąć? Nie wiem, jak tu jest kwestia... A, dobra, można się tutaj właśnie, teraz sobie przypomniałem. W Pip-Boy można sobie śpić do rana, do 6 rano. To Azarus. Takie osoby jak Kamil 212 albo Szymczasty zasługują po prostu na timeouta. Może nie od razu bana, bo robią coś w dobrej wierze, ja rozumiem, ale. Okej. Aha, to jest dobra, to jest set i on. On tu mówi właśnie, że jego dziewczyna Tandy, córka Redesha, została porwana.
i uważa, że właśnie tam ci no, najeźdźcy ją tam złapali i więżą. Gdzie oni są? Są na południowy wschód. Proszę, pospiesz się. Nie wiem, co jej zrobią. Nie powiedziałem, że ci pomogę. To twój własny problem, nie. Okej. Dobra, idę po nią. No znaczy, no nie, no wychodzi na to, że jednak faktycznie ten. Chyba zapiszemy sobie tutaj grę. Chyba ją faktycznie porwali, nie? Skoro on mówi, że ją porwali. Tutaj są, tak? No to idziemy. O, to są kanowie! O kurde, no właśnie, kanowie tutaj w tej części byli, a dopiero pojawili się kanowie później dopiero kolejne pojawienie się kanów to była część Fallout New Vegas. Oni byli w pierwszej części. Dobra, jeśli nie chcesz kłopotów, to lepiej to schowaj. Aha, dobra, bo to chodzi o ten, że mam nóż, nieważne. Mógł z nim pogadać. To ta osoba jest twardym, pustynnym najeźdźcą. Czego chcesz? Szukam dziewczyny imieniem Tandy. Czy ją widziałeś? Nie, nie widziałem jej. Czemu pytasz? Aha, jest nagroda za jej głos. Okej, możemy powiedzieć, że nic, tak tylko szukam przyjaciółki. Znaczy, szukam mojej przyjaciółki, natomiast możemy też skłamać, że jest wyznaczona nagroda za jej głowę. Jeżeli ją zabiję, to dostanę kasę. To jest fajny blef, bo może mogą oni pomyśleć, że hej, to w takim razie, jeżeli dostaniemy kasę za nią, no to wiecie, no to wezmą tą kasę, nie? Naprawdę, jak ona wygląda? Aha, jest no, tam wysoka na 6 stóp, tak jakbym kurwa wiedział, ile to jest. No tam, że wysoka blondynka i jest z cienistych piasków. Tak, ona tutaj jest w największym domu. Aha, nie, in the big house, no. A big house to nie wiem, czy to u Kanu właśnie nie było oznaczenie właśnie na ten taki główny dom, gdzie ich przywódca mieszkał. No i no tak jak myślałem, chcą się po prostu, wiecie, podzielić ze mną nagrodą, nie? Okej, dobra, czyli wystarczy po prostu iść. Aha, to jest ten dom. Myślałem, że śpimy do 6:00, a już naprawdę jest, która jest godzina, czekajcie, Pip-Boy. Jest druga. Tutaj. W tej lokacji nie mogę odpoczywać. No dobra, trudno. A nie, dobra, bo było rano, ale teraz już jest noc. No właśnie, bo przecież się przesuwaliśmy. Okej. Okay. Musimy sobie. Kurde, tylko to. Przejebane. Dobra, ona jest tu. Trochę tych ludzi tu jest. Spróbujemy porozmawiać z tym kolesiem. Zobaczymy, co się dowiemy. Czego chcesz? Przybywam w pokoju. Chcę wynegocjować uwolnienie Tandy. No cóż, co oferujesz za jej wypuszczenie? Reprezentuje zagrożenie, którego nie jesteś nawet w stanie pojąć. Czy rzeczywiście chcesz narazić się na nasz gniew? Dam ci coś o równej wartości, byłoby to dobre dla twojej nieśmiertelnej duszy. Chcę z tobą walczyć o Tandy. Powiedzmy, że będzie to dobre dla jego nieśmiertelnej duszy. Myślę, że człowiek taki jak ja wierzy w zaświaty, ten świat umiera, a ja będę brać to, co chcę. Nigdy nie uświadomisz sobie, jaki sił wymaga pojęcie takiej decyzji. Dan. I oczywiście, tak jak myślałem, zaatakują nas. Szczęście mam pistolet. Tylko ich jest od zajebania. Tylko, że bursta chciałem zrobić, a nie. No dobra, przesuniemy się. Kurwa, ile oni tutaj będą teraz napierdalać. No nic. Że tak powiem, nie sądzę, żebyśmy to przeżyli, ale. O! Okej, ten ziomek nasz zabił go już. Nie, nie zabił, ale nieważne, powalił go. A my pozabijemy resztę.
I nie my. O Boże, nie mamy tego. Nie mamy ekwipunku. To przejebane. Nie mam ekwipunku. Nie mam się jak uleczyć. No, będzie słabo. A mógłbyś się tym drugim zająć, a nie tym? Postrzelił kolegę. No właśnie tak jest. Dobra, czekajcie. Musimy się uleczyć. Czekajcie, jak to się kurwa robiło. Okej, 19. Teraz brakuje mi jednego punktu, żeby ich porozwalać. Ale przeładować, strzelić w ogóle nie mogę. Tylko przeładować, no dobra, trudno. Ten tu strzela do tego gościa na ziemi w ogóle. Tam ktoś spierdala. Krwi, krwi, krwi. O Boże święty, masakra, no. Ta dupa jest moja. A ta Tandy w ogóle wyciągnęła nóż i tutaj stoi, no bo co ma zrobić, nie? Okej, mamy już, widzę ten, dobra, burst. Tego kolesia tu. Chyba go nie zabiłem. A ten ziomek cały czas napieprza tego leżącego. Dobra, tutaj ktoś się wycofuje. Fuck. Dobra, tego zabiłem. Wiecie, teraz może gdzieś tam sobie odejść na chwilę. Sobie tego jakoś trafić. Też nam przydałoby się. Aha, dobra, czekajcie. Nie tak. A, dobra, już kojarzę, bo prawie tylko zmieniam właściwości kursora. A tutaj możemy sobie dać. W ogóle granat mieliśmy, mogliśmy granat tu wrzucić. Jest pistolet. A tu jest ta włócznia, okej, okay, dobra, to chyba będzie lepsze. Cztery, bo to jest. Aha, ale nie widzimy, kurde, ile ten. No dobra, nieważne. Znaczy, czekajcie, spear moc 3.11. To jest 1.7, no to 3.11 lepsze. Teraz możemy sobie zmienić tylko broń. I za 4 zaatakować tego kolesia, ale. Jest poza zasięgiem. Odejdźmy na chwilę. No i niech się tam pobawią. Może ten mój ziomek jakoś nie umrze. A możemy rzucić tym, dobra, nieważne. Właściwie jakbyśmy otworzyli te drzwi. Zamek zamknięty. Dobra, nie, czekajcie, musimy tam podejść. Dobra, reszta kurde o dziwo ucieka z tych kanów. Tutaj jakiś jeden ziomek chodzi, ale nie wiem co on chce. Tutaj jakieś dziwki spieprzają. Tu gość z włócznią idzie, kurwa, idą ci z włócznią. A ci się tam dalej napierdzielają, to jest niesamowite. Możemy ich jakoś zobaczyć? Zresztą znajduje się Garl, przywódca Hanów. No ja wiem, tylko chciałem zobaczyć ile ma. No nieważne. A, bursta w nich i. O, właśnie. Obrywa jeden, obrywa drugi, to jest zajebiste. Przeładujmy. O, ten mój ziomek ucieka, fuck. Kij wie ile ten gość ma życia, nie? Ten mój ziomek widzę spieprza. Tylko, że spieprza w stronę innych gości i to jest głupkowate z jego strony. On za chwilę zginie przez to. To jest jakaś laska tylko. Możemy go postrzelić jakoś. Głowę, pierś, lewą nogę. Chyba najlepiej będzie jak za nim pójdziemy. Ładnie z dupca. No to wiecie, nie ma żadnego podglądu na to, kto ile ma życia.
To nie jest takie proste, jak w nowych grach. Almost dead. No. Czekajcie. Burst 6. Podejdę tu. Okej, okay, ten nie żyje. Zajebiście. Możemy jeszcze podejść kawałek. Nie, może tamten gdzieś ucieknie albo coś. Zabić tego tłumoka. Ale gdzie on tu w ogóle spieprza, no? Nie ma jakiegoś steam... No, jeszcze ten przyszedł, no. Trzeba było, wiecie, wyjść i... Trzeba by stąd wyjść i zabijać ich po kawałku od początku tak naprawdę. No to będzie uciekał, no ale co mu to da? Przecież ja nie wyjdę z tej lokacji razem z nim. Hmm, kurwa, jakbym teraz rzucił w nich granatem, byłoby zajebiście. Spróbujmy sobie, no bo jak mamy tego granata. Zobaczmy, ile to ten. 4. Dorzucę tu, nichuj, tak? Idziemy. Spróbujemy rzucić tym granatem, może dojdzie. Kurde, no zabiję mi go zaraz. No fuck me, no naprawdę. Nie dostrzelę w ogóle tutaj. To jest słabe. Ja pierdzielę, jak oni tu spieprzają. Masakra. Minus 15%, no super. Mam strasznie mało mam punktów akcji, to jest słabe, nie? Ja pierdzielę, oni uciekają na krawędzi ekranu, ciekawe jak ich ja teraz pozabijam. Czas stąd zmiatać. Czekajcie, włączy się tego, a nie. No ale to co to da? Nie wiem właściwie co w takiej sytuacji. No i dalej za nim idą, no ale to co mi to da? Jan traci 3 punkty. No jak tu wejdę, to co mi to da? Nie wiem, nie wiem. Okej, okay, możemy stąd wyjść ogólnie, nie? Teraz może się jakoś uleczyć czy coś. Możesz odejść. Czy dasz mi wskazówki, jak się zaczyna walka? Tak, chcę zmienić formację, jakiś ten. No ale ile on ma teraz ten? Okej, okay, dostaliśmy expa. A, nie to. Aha, nie mogę ten. No ale w takim razie... To, że wyszliśmy stamtąd, chyba spowodowało to, że on się uleczył. Czy nie? A, wiem, gdzie możemy to... Znaczy, nie wiem, czy możemy to tam sprawdzić, ale zobaczymy, czy możemy to tam sprawdzić. Mianowicie Pip-Boy tu... Rest until healed. I teraz może się... A, to się chyba ja leczę. Właśnie ja nie byłem wyleczony, jak tam przyszedłem. To było słabe. No właśnie, dobra. No to teraz możemy wracać tam chyba. No, ci goście są tutaj. Lulz. Dobra. To idziemy na razie tutaj. Najwyżej później ich zabijemy. O, tu jest jakiś kolo. I bersta od razu mu. Zajebiście. Chciałem przeładować. Żebym nie miał już naboi? To trochę słabo. Jeśli nie mam naboi. No tak mi się coś wydaje.
Nie mam czym przeładować, ale dupa. Dobra, ale czekajcie, można zawsze wziąć amunicję stąd. Pancerz lepszy, pistolero i alkohol. Okej, zawsze możemy po prostu zrobić tak. Tak. Tu może faktycznie dajmy tą włócznię póki co. Idę mu tam pomóc. Jak coś tych wystrzeli, wywołujemy wszystkich. Spierdala. Dobrze. Ma się bać i ginie. Fuck yeah. Nawet spróbujemy go postrzelić jakoś lepiej. Daj mu w pierś. Moja postać nie trafiła, no kurwa. Co za debil. Skończyła mu się amunicja, widzę. No nie, będziemy teraz z włócznią gonił, co za gnojek. No nie, no nie, nie mówcie, że w Iena wycelowałem. Co za gówno. Czy tak przez przypadek oberwał może? Okej, może przez przypadek oberwał. Boże, i oni teraz tego wszystkiego tu mają. Czekajcie, pieniądze oczywiście bierzemy. Co to jest to? Koktajl Mołotowa, bierzemy. Jakieś noże, bierzemy. Wszystko kurde bierzemy. Jemu zaraz coś damy. Zajebiście, obłowimy się. Jezus, ile oni mają tu amunicji. Dobra, czekajcie. You see dead, Diana. Co to kurwa jest Diana? Dobra. Aha, tutaj, no tak, tutaj nie możemy zobaczyć, ile przedmiot ma wytrzymałość, tylko po prostu musimy sobie go założyć. Klasa pancerza 14. No czekajcie, który jest lepszy? Klasa pancerza 21, 14, 16. Ten jest chyba najlepszy. No. A teraz jemu powiemy tak. Aha, bo możemy mu to dać czy sprzedać, jak to jest, kurwa. Osiemset, o Boże. On tyle nie ma. 1100. Czy jednak ta chyba jest lepsza? 300. Aha, ale możemy po prostu mu to dać. To jest dobry interes. No na pewno. Dobra, czy po prostu możemy mu to dać? Już nie pamiętam, jak to się, wiecie, działa. On to założy, nie założy? Nie wiem. A na razie idziemy tu. Czyli to był ten dupek. Okej, okay, zabiliśmy. To były jakieś inne dupki. Koktajle Mołotowa. To jest krzesło, a tu mamy biurko jakieś. O, naboje są do tego i naboje do shotguna widzę też są. Może gdzieś tu shotgun będzie. Tu jest jakiś martwy kolo. No nie, niby mogli nosić, ale nie pamiętam, jak to jest, że... Tak, teraz to... I czy ja mogę mu to wziąć? Nie, twoja oferta jest za słaba. No tak, czyli daję mu to za darmo, ale nie, on to bierze jako... Czyżby on nie mógł nam nieść sprzętu? Nie wiem, jak to jest.
Nie wiem, nie wiem. Nie widzę tutaj, żeby on mógł nieść ekwipunek nasz.